strzelam z AK-47 w konkursie i zobaczymy, czy będzie to. Kałaha! Przypadło samodzielnie. Samodzielnie. Przypadło do tyłu. Puszczamy. Broń strzela ogniem pojedynczym. Jedno naciśnięcie spustu, jeden strzał. Kolba do ramienia, podstawa półfrontalna. Czerwona kropka w kolimatorze na środku tarczy. Mm-hmm. Obszaruj ją. Gotów. Jest ciężko. Na lufie. Stoisz trochę nienaturalnie. Pamiętaj, że to ty rządzisz bronią. Ja ją na chwilę zabezpieczę i wezmę na chwileczkę. Pamiętaj, że powinno się stać tak jak wygodnie. Bo ja wiem, że ty oddajesz pierwszy strzał i zaczyna się kombinowanie. Odchylasz plecy, jest niewygodnie, broń zaczyna coraz bardziej ciążyć. Postawa musi być wygodna, półfrontalna, spokojnie i wtedy celownik. Nie zmieniaj postawy po każdym strzale, bo będzie coraz ciężej. Okej. Okay. Odbezpieczam. Dobrze. Cały czas. O, i koniec amunicji, ja go rozładuję. O, ci naprawdę! No, zeszło mi. No ale co chcesz? W czarnym masz 2, 4, 6 strzałów. No. Ja myślę, że to są strzały, kiedy poprawiłaś troszeczkę tą postawę. Możliwe. Bo to mówię, pływanie biodrami. Ty próbowałaś się dostosować do karabinu, a trzeba odwrotnie. Aha, no. Karabin dostosować do siebie. Na stojąco nie strzelam jeszcze, więc jest gorzej. Jest kilka technik, jeżeli chodzi o trzymanie karabinu. Ja zaraz zapytam i też ci na chwileczkę podam broń. Ty trzymałaś karabin z przodu za łoże. A teraz trzeba by się było zastanowić, czy niewygodniej by ci było trzymać karabin tak jak ja trzymam kałacha, czyli cztery palce na magazynku, a piąty z drugiej strony. Dlatego, że środek ciężkości karabinu jest dokładnie w tym miejscu. Tutaj nie ma naboju karabinu. Nie, nie, jest pusty, dlatego ja ci go zaraz podam. Spróbuj. Czy tak nie byłoby wygodniej? On sprawia wrażenie, tak nie, bo mi tak nie lata wtedy. Znaczy on może sprawiać teraz wrażenie, że trochę ciąży lufa. Ale nie ma tego, że tak właśnie... Nie pływa nie tak bardzo. Nie dla każdego taka postawa jest wygodna. Nie dla każdego. Dlatego tutaj trzeba znaleźć dla siebie złoty jakiś środek, no, jeżeli chodzi o postawę tak. Strzelecką. Chyba faktycznie. No nie wiem, trzeba by porównać, ale myślę, że to by mogło być... Z karabinu w zasadzie nie strzela się stojąc, częściej się strzela leżąc niż ostatnio stojąc. Ostatnio z siedzenia... Albo siedząc, bo postawa jest zdecydowanie stabilniejsza, no i broń sama w sobie nie jest taka ciężka, jeżeli ona ma punkty podparcia, prawda? To strzelimy tak, jak strzelałeś do tego czasu, kawałek lufy, otwarte okno wyrzutnika, zamek w tylnym położeniu. Prawa ręka wysoko, palec wzdłuż szkieletu. Druga ręka wsuwa magazynek do gniazda. Wsunięcie magazynka albo używamy tego zaczepu zamka ściągając go w dół. Zamek się zamyka. Albo możemy odciągnąć zamek i puścić. Analogiczna czynność zostaje wykonana. Nabój zostaje wprowadzony do komory nabojowej. Jest gotowa do strzału. Druga ręka. Palce na palce, kciuki z jednej strony zamka. My krzyżujemy, bo zamek jest częścią ruchomą, uderzy podczas strzału. Ostrość na muszce. Muszka najważniejsza. To wiem. Ja nie będę widział tego, co widzi twoje oko, ale muszka przednika powinna być rozmazana. Muszka ostra, tarcza rozmazana. Ok? Zobaczymy, jak pójdzie. Proszę. Jedno oko zamknięte, postawa stabilna. Ok? Próbujemy. Dwa etapy spustu. Luz, opór, płynnie do siebie. Najpierw prawa wiodąca. Lewa dochodzi. Teraz. Bardzo dobrze. Czysty strzał. Luz. Opór. Powoli. Niech broń drży na to. Powoli. Nieźle. Dobrze. Bardzo dobrze. Nie bój się łuski. Łuska nic nie zrobi. Odchylasz głowę w lewo, tuż po strzale, bo boisz się, że łuska uderzy. Nie uderzy.
Okay. Jeszcze raz. Dalej jest ten odruch. Dalej jest ten odruch. Okej. Okej. Jeszcze raz. Uwaga. Luz, opór. Bardzo powoli. Po ułamku milimetra. Przestań być czysty. Praktycznie jedna przestrzelina po prawej stronie osi tarczy. Czyli mi schodzi na to. Dużo strzałów po lewej. Teraz jest pytanie, czy jest to złe ułożenie palca na języku spustowym, czy jest to wynik jakiegoś astygmatyzmu, bo tak się często zdarza, że ludzie, którzy mają astygmatyzm, to nie jest wada wzroku, która powoduje niedowidzenie. To jest wada, która powoduje błędną głębię. A głębia to są przyrządy, ponieważ z przodu jest muszkasty uszczerbinka. Troszeczkę je inaczej widać. Więc trzeba było zobaczyć, co się stanie, jak będzie albo palec głębiej w języku spustowym, gdzie one się ułożą, czy przesuną się na prawą stronę, czy nie. Powoli, powoli. Ściągaj. Ściągaj. Bardzo dobrze. Wszyscy strzał był idealnie. Żadnego przyspieszenia na punkcie. No prawie dziesiątka. Ja nie widzę tego, co widzi twoje oko. Ja mogę tylko się opierać na pracy na języku spustowym i na przyrządku oczu, żebyś nie ruszyła głową, dopóki nie podniesiesz broni na wysokość oczu. Dobra? Będziemy celowali teraz w środek tarczy. W środek tarczy. Broń. Dwa etapy spustu. Luz, opór. Powoli. 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 Większość ludzi, którzy na strzelanie, robi tak. Składa się do strzału, podnosi broń i zaczyna się. Ja oczywiście pokazuję z przesadą. To my mamy rządzić bronią. Stajemy się, broń idzie na wysokość oczu. Wtedy jest właściwa linia celowania. Bardzo fajne ten pas strzał. Tak, teraz ty.